jak Mateusz Gessler w towarzystwie Natalii Janoszek. Czerwoni, co mamy przed sobą? Tikka masala z krewetką. Nich nakir nykir. Józek, co ty tam kombinujesz z tą nazwą? To jest wasza nazwa własna? Nie, nie, to jest indyjska, ale prawdopodobnie źle to wymawiam. To jak spróbuję, będę wiedziała, co to za danie. Oraz ryż z tofu z warzywami. Wszystkiego dopełnia mango lassi oraz taki dodatek od naszego kolegi Piotrka. To jest alternatywny sos do krewetek. Uważam, że ten sos był za gorzki, dlatego zrobiłem też drugi. Czy dwa sosy to dwa razy większa szansa na powodzenie? Nie zawsze tak to działa. Chleb nan. Sos jest bardzo ważny. To prawda. Kaplica. Sos jest intensywny. Kto robił to danie? Ja. Dzisiaj miałem wrażenie, że wszystko wiesz odnośnie kuchni hinduskiej. Jak widać, niekoniecznie. Czułem się z tym źle i wiedziałem, że odpowiedzialność za ewentualną porażkę spłynie na mnie. Sos jest źle wykonany. Za dużo jest orzechów i nie złączyły się przyprawy, przez to czuć je na język. Czułem dużo wstydu i czułem, że zespół zaczyna być do mnie wrogo nastawiony. Chleb nan jest surowy. Mogę nim grać ping-pongiem. Ciasto na chlebki jest prostą sprawą, a i lekko mnie zdziwiło, że jest z tym problem. Nie ukrywam, jestem ciekawa tego sosu, bo to bardziej mi przypomina to, co serwujemy w Indiach. Okay. Czas na danie z sosem Piotra. To jest zdecydowanie lepsze. Mega. Jednak ten sos był dobrym dodatkiem. No i cóż, ja miałem tylko ten niesmak, że moja koncepcja nie została zrealizowana. Teraz mamy... Jak to nazwałeś? Nie pamiętam. To ja przypomnę. Na curry. Dobra, znowu tutaj nan jest też surowy. Dla mnie ser za bardzo się rozpływa, jednak powinien być bardziej soczysty, ale zdecydowanie rozpoznaję curry. Tu ta przyprawa też się nie złączyła, nie stworzyła harmonii kremowej. Ser musi być bardziej delikatnie i tu chodzi o obróbki termicznej, która źle została wykonana. Dla mnie to nie jest dobry punkt. Musimy się jakoś dogadywać. Do tej pory szło dobrze, dzisiaj mieliśmy mały No dzisiaj duże rzeczy poszło nie tak. Proszę cię bardzo, spróbujmy. Myślę, to zawres. Nawet w kuchni indyjskiej widać japoński styl sushi Mastera Kordiana. To jest takie tofu aromatyzowane imbirem i sokiem z pomarańczy. Mhm. No, ryż jest gotowany tylko w wodzie z liściem kafiru. Indie to nie moje klimaty i no zastanawiałem się, tam wszystko zagra. To powiem tobie tak. Tak. Ten ryż jest jałowy, teraz już nie. Spodziewałem się dużo lepszej opinii. Co się robi z tofu przeważnie? No marynuje albo nadaje mu jakiś smak. A tutaj tego nie było. Mango lassi? Tak jest. Smak Indii. Mango lassi to tradycyjny deser na bazie mango, jogurtu i korzennych przypraw. To jest pH. Tak jakbym jadła soczyste mango. Petarda. Kto robił? Kolega Witek. Czułem taką dumę, takie komplementy nie słyszę się na co dzień. Na wynos zabieram. Ale zapakujesz w kieszeni? Wezmę tak, wiesz, do rączki. Kolejny mały błąd. Tak powinna być zapakowana mynaszka. Ile czasu spędzasz na planie? O, nawet i po 16-18 godzin. Mieliśmy czas na to, tylko nie wiedzieliśmy. Trzy matki, więc gdzieś tam pomyślały o takich rzeczach. Ale zobacz, ciepłe. To jest pierwszy plus, moje drogie panie. Co mamy przed sobą? Do gry wchodzi drużyna niebieskich. Udo z kurczaka, żeby było tłustsze. W sosie pomidorowym dodałyśmy tam mleka kokosowego, orzecha nerkowca, no i naszą przyprawę, roztańczone słońce. Zaraz zamyluję. Próbowałyście? Tak, szef. Tak, szef. I co macie do powiedzenia? Jest doprawione, jest wyraziste. I smakuje Indiami, zdecydowanie. Bardzo dziękujemy. Macie rację. To jest smaczne danie. Dziękujemy, szef. Kamień z mojego serca padł, tym bardziej, że ja robiłam kurczaka, więc mikrowylew powoli mija. Co mamy tutaj? Bogactwo składników albo klęskę urodzaju. Jest to ryż tak. W pomidorach. Sosem na bazie curry z mlekiem kokosowym. Mhm. I w środku jest bakłażan, okra, groszek cukrowy, mango, zgrillowany ser. Mam trochę kłopot, bo jest tego strasznie dużo wszystkiego. Tak. W tym daniu. Ser jakby jest dla mnie osobiście lekko mdły. To się nie nadaje. Mdłe, nie ma przepraw, nie ma ani ostrości, ani hinduskości tutaj. Indie to jest bomba aromatu, a tutaj niestety nie ma. Ruda wpadła chyba w panikę i zaczęła dodawać po kolei różne warzywa.
kolejny dan. Miejmy nadzieję, że to esencja Indii zaklęta w menażce. Mamy ryż z mlekiem kokosowym, z odrobiną zielonej pasty curry. Do tego jest bakłażan i tam jest jeszcze też ser, który dałam po prostu na górę, żeby był wyczuwalny na zębie. Jest okej. Okay. Jedynie co, dla mnie jest to danie ala azjatyckie, a nie indyjskie. Indie to nie są. Pomysł jest oryginalny. Nie wiem, czy to jest dobre, bo jeszcze chyba ta informacja nie doszła do mnie do mózgu. Nie było fatalnie, ale najlepiej też nie. Kto to robił? Ja, szef. Mango Lassi razy 3. Przekonajmy się, czy to świetna trójca. Co tam się dzieje? Uch. Orzeźwiające, bym powiedział. Dla mnie jest za kwaśne. Okazało się, że to słone jednak mogło być lepsze. Za dużo kwasu, za mało słodyczy i za mało smaku mango. Cała sztuka polega na tym, żeby czuć tak, jakby się jadło soczyste mango. I to się na pewno chłopakom udało. Więc tak, chyba wiemy, co? Dzisiaj konkurencja wygrywa. Niebiescy! Szczęście jednak sprzyja dziś bardziej dziewczynom.